Halo, witam. Jestem Marcin Sowy, jesteście wy? A dobre chłopaki są na tropie. Tak, załatwiliśmy grupę pośredników, przemytników i jeden z nich chce nas zaprowadzić do reszty. W sumie tu się wydarzyły parę... Wydarzyło się parę smutnych rzeczy. On zabił nasz trop, my zabiliśmy jego ziomków, on nas zaprowadził do pozostałych ziomków, oni uznali, że on ich zdradził, to nam pomógł ich zabić. Win-win. A teraz chce nas zaprowadzić tam, skąd brali towar. Mówiłeś, że nic nie wiesz o tych towarach. Sam wiesz jak jest. Wolałem zachować co nieco dla siebie. Gdybym wszystko od razu ci wygadał, nie miałbym już nic więcej na wymianę. Ma rację. Umowa stoi. Wspaniale. Najlepiej, jeśli weźmiemy którąś z tych łódek. Zgaduję, że nie będą im już potrzebne. Daj znać, gdy będziesz gotowy odpływać. Marvin, możemy porozmawiać na osobności? Możemy, ale najpierw pozabieram wszystko z ciał. Nie mają za dużo śmieci, ale no, strzały, łuki. Strzały użyję, a łuki sprzedam. Prosty nóż. Prosty chłopak to i prosty nóż miał. Myślisz, że możemy mu zaufać? Nie do końca, ale to nasz jedyny trop. To nasz jedyny trop. Lepiej bądźmy ostrożni. Kto wie, czy nie spróbuje nam wywinąć jakiegoś numeru, gdy zbliżymy się do reszty jego kolegów. A to jest nawet oczywiste. Okej, ja się prześpię. Do rana. Nie jest powiedziane, że muszę w nocy lecieć. Schowawszy pochodnie. Jak ją tylko znajdę. No jak ją tylko znajdę, gdzie są te cholerne pochodnie? Znowu. Tutaj są. Zapisik na 35. To już ten numerek, a my cały czas jesteśmy, kurde, w drugim rozdziale. Strzelam, że kolejne będą lecieć tak już szybciej. Ruszajmy. Chociaż nadal jest spora część mapy, której nie odwiedziliśmy. Jesteśmy na miejscu. Niestety, tym razem naprawdę już nie wiem nic więcej. Może ci rybacy z pobliskiej osady będą coś wiedzieć. Kieruj się na zachód, a ja rozejrzę się wzdłuż brzegu. Wioska jest na wschód od nas. Powinieneś bez problemu do niej trafić. Mieszka tam zaledwie kilku rybaków, więc przepytanie ich wszystkich nie powinno stanowić problemu. Ja zostanę tutaj i przypilnuję tego faceta. Wolałbym, żeby nam nagle nie zwiał. Siedźcie na czatach, chłopaki, siedźcie na czatach. Co ja tu znajdę? Sporo otwieranych muszli. Nie chce mi się ich za bardzo zbierać, to nie jest wcale też taka przydatna rzecz. Krab. Zostaw mnie. Odejdź. Znowu zapisik na 35. O cholera, nie był dobry pomysł. Miałem nadzieję, że go naprawdę zepsułem. No naprawdę to go zepsułem, ale tak na dobre, że go zepsułem. Do zrobienia, ale mi się nie chce. Nie dlatego, że nie umiem, po prostu mi się nie chce. Ja ten nóż noszę dlatego, że znalazłem te kluski z makiem, tak? A nie dlatego, że zeżarłem jakieś warzywko. Nie, dobra. On był 55, tak? A kolejny łuk jest 60.
Spadam stamtąd, tam iść nie powinienem. Gdzie ja w ogóle jestem? To jest ta ustroń rybaka? Nie, to nie jest ustroń rybaka, to jest po drugiej stronie mapy. Jeżeli dostanę jakiś kufer... to jest bursztynowe wybrzeże. Pogadajmy z ludźmi. Szczur! Zabiję. Jest pan rybak. Ej, ty! Wiesz coś o przemytnikach? Przykro mi, ale nie mam pojęcia, o kim mówisz. Zaprzeczył zupełnie, jakby to była prawda, a to wcale nie jest prawda. Wiesz coś o przemytnikach? Pierwsze słyszę. Jak idzie praca? Czasami mam dość tych wszystkich ryb i łodzi, ale z dwojga złego wolę pracę przy sieciach niż zbieranie winogron w upalny dzień. Co możesz mi powiedzieć o tej okolicy? Nie jest nas tu wielu, ale podoba mi się to. Nie mógłbym wytrzymać w mieście, gdzie codziennie spotykasz nową twarz. Tutaj doskonale wiesz, kiedy ktoś próbuje cię oszukać, a kiedy przyjacielsko z ciebie żartuje. Okej. Chwila. Wiesz coś o przemytnikach? Nie wiem, o kim mowa. Zostaw mnie w spokoju. No oni na serio nie brzmią wcale jakoś specjalnie przekonująco. Zaraz ich okradnę. Wiesz coś o przemytnikach? Nic mi o tym nie wiadomo. Czy jest to jakakolwiek osoba z imieniem? Wiesz coś o... Skąd mam o tym do cholery wiedzieć? A komu to potrzebne? A o co chodzi? A ja nic nie wiem. Duncan. A, to jest przewoźnik. Wiesz coś o przemytnikach? A skąd mam o tym do cholery wiedzieć? Nie potrzebujesz czegoś? A co, rozdajesz coś za darmo? Może. Myślałem raczej o pracy. Nie sądzę, żebyś znał się na rybołówstwie, a innych pracowników nie potrzebuję. Aha, to spierdalaj. Zaczekaj chwilę. Przypomniałem sobie o jednej rzeczy, z którą mógłbyś nam pomóc. Jeszcze do niedawna mieliśmy na plaży dodatkowe miejsce do suszenia ryb i odpoczynku po pracy. Pogodne dni nawet je stąd widać. Jest kawałek na północny zachód stąd. Któregoś dnia, wracając z połowów, zauważyliśmy, że obok naszego obozu na piasku wygrzewają się jakieś wielkie czerwone jaszczury. Woleliśmy uniknąć spotkania z tymi przebrzydłymi bestiami, więc po prostu porzuciliśmy tamto miejsce. W obozie nie było prawie nic cennego, oprócz jednej wytrzymałej sieci. Jeśli uda ci się w jakikolwiek sposób odzyskać, to znajdzie się dla ciebie odpowiednia nagroda. Co popierdoleńcy? Drugi rozdział. Jakieś zadupie kompletne. W sumie mógłbyś dla nas coś zrobić. Słuchaj, tutaj obok jest takie miejsce. Siedzą tam ogniste jaszczury. Zapierdol je wszystkie. Dobra, tak naprawdę nie powiedział, że mam je zabić. Tak naprawdę powiedział, że mam tylko przynieść sieci. Co to jest? To pielec morski. Morskie są pojebane. Dla własnego przeżycia może nie będę do nich podłaził. Chociaż. Mogę zapisać. Nie robię żadnego wyzwańska na zero śmierci czy coś, bo bym je przegrał już w pierwszym odcinku, ale... zabijalny. 50 zł za skórę. Spróbujmy takiego zabić nożem.
Oj tak, byczku. Czy oni zmienili to, jak działają kryty? Bo coś mi się wydaje, że kryty zależą odrobinkę od zręczności. Albo dodali trochę skalowanie pod zręczność? Albo po prostu 100 obrażeń i jak kryt wsiądzie, to nie ma kolesia. Zjedzmy sobie te jabłka. Nie wiem po co, bo i tak zaraz idę się położyć. Plus 1 do siły. 30 siły. Ej, to zwykły jaszczur. Okłamali mnie. Hej byczku, jakie znowu czerwone jaszczury? Nieźle się rąbnąłeś w głowę. A, sorry, jest. Gdzie te sieci mogą być? A, jest, wytrzymała sieć. Zdobyte. Tych ryb to już nie będę zbierał. Idziemy oddać te sieci. Może nam powie cokolwiek o tych przemytnikach? Bo ej, to jest strasznie pusty trop, jeżeli nic nam nie powiedzą. Ile ja właściwie mam w walkę bronią jednoręczną? 20. Czyli mogę jeden cały level jeszcze przeznaczyć, żeby mieć tanie walczowanie. A niech to! Trzeba wiać! Co do cholery? Cholera, jeden z rybaków zaczął uciekać. Czyli nikt nie może od tej tak po prostu udzielić mi informacji? Muszę go dogonić i zapytać, co wie o przemytnikach. No, dobre chłopaki go złapały. Ja się w takim razie pójdę położyć. Dobre chłopaki na tropie. Jest ten gość, Duncan. Wiem, że Duncan. Mam twoją sieć. Już się bałem, że te bestie cię tam upieką. Dobra robota. Teraz będziemy mogli łowić bez obaw, że nie mamy żadnej zapasowej sieci. Weź te kilka drobiazgów, które znalazłem na plaży. Ło, 4 ostrygi, 12 otwieranych muszli. Perła, coś tam jeszcze. Zrobimy sobie unboxara zaraz. Idzie zaraz jak teraz. Ej, w sumie mam 2 guziki do naciskania. Mogę jechać o wiele szybciej. Mogę naciskać S i strzałkę w dół jednocześnie. Ostryga. Druga ostryga. Perła. Kwarc. Strzelam, że poprzedni sprzedałem, dlatego nie miałem żadnego. Ostryga, skała krystaliczna, druga, nic tu nie ma, 2 puste, nic tu nie ma, 3 puste, ostryga, ostryga, ostryga i perła. Nie najgorzej. Dobre chłopaki pilnują frajera. Hej, ty! Nie masz dokąd uciec. Gadaj, co wiesz. Przemytnicy mają grotę na południowy wschód stąd. Zbierają tam wszystkie towary i często przysiadują większą grupą.
Łatwo tam nie wejdziecie. Wstawili wielkie dębowe drzwi, żeby nikt tam nie myszkował. Kiedyś ich śledziłem, bo chciałem do nich dołączyć, no ale mnie wyśmiali. Nic więcej nie wiem. Nie zrobiłem nic złego. Proszę, nie róbcie mi krzywdy. Dobra, uciekaj stąd. Naprawdę zależy ci na dorwaniu tych przemytników. Lorenzo musi wam naprawdę nieźle za to płacić, co? W sumie to jest prawda. Próbuję odszukać mojego porwanego brata. Porwanie? To raczej nie jest robota nikogo z naszych. Za dużo z tym pracy. A gdyby kupiec zmienił zdanie, to ciężko komuś innemu opchnąć taki towar. Chociaż jedna rzecz przychodzi mi do głowy. Jakiś czas temu siedziałem w karczmie Helgi z Finbarem i opijaliśmy udaną dostawę. Jak to zazwyczaj bywa, gdy tylko pojawiło się sporo alkoholu na stole, to zaszło się więcej ludzi. Dosiadł się do nas nasz stary znajomy Willem z kilkoma swoimi znajomymi. Gdy mieliśmy już wrócić na dół po kolejną kolejkę... Czego kojarzę? Podszedł do nas jakiś wielki typ. Mówię ci, facet był wielki jak góra. Nagle zrobiło się cicho, a on tylko kiwnął na jednego z kolegów Willema. Ten dopił swój rum i razem wyszli z karczmy. Próbowaliśmy jeszcze pytać Willema o to, kto to jest i o co chodziło, ale niezbyt chciał cokolwiek o tym mówić. Rzucił tylko tekstem, że ten jego kumpel zajmuje się znikaniem ludzi i zna wyspę jak nikt inny. Później już o to nie dopytywałem, bo to w sumie nie mój interes i wolałem przypadkiem nie urazić kogoś, kto wygląda jak troll z toporem. Może Willem mógłby powiedzieć ci coś więcej. Mieszka i pracuje na farmie Bermara. Potraktuj te informacje jako prezent z okazji naszej udanej współpracy. Okej. Wracając do naszej umowy... Nieźle się spisałeś. Zadbamy o to, żeby gildia znalazła dla ciebie jakieś miejsce. Dzięki, chłopcze. Same dobre rzeczy wychodzą ze spotkania dwóch ludzi interesów. Będę się kręcił gdzieś w pobliżu waszego placu. Nie zapomnij wspomnieć Lorenzo, że pomogłem uratować życie jednemu z waszych. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Kto wie, czy ta decyzja jeszcze się na nas nie zemści. Tym razem trzeba do tego podejść na spokojnie. Dość już przelaliśmy dzisiaj krwi. Sprawdzimy, kto tam jest. Dość. Będziemy obserwować sytuację, a dopiero później uderzymy. Słyszałem, że udało ci się zdobyć jakieś informacje na temat twojego brata. Jeśli chcesz, to możemy się rozdzielić. Sprawdzę to miejsce, a ty w tym czasie zdasz raport Lorenzo i zajmiesz się już swoimi poszukiwaniami. O nie, nie, ja nie wychodzę z roboty tak łatwo. Ostatnim razem rozdzielanie się nie wyszło nam na dobre. Masz rację. Może bezpieczniej będzie pójść tam razem. Czy my się będziemy przepieprzać przez kraby? Jak tak, to ja zapiszę. Najlepiej na ryzykańsku, bo to jest ryzykowne podejście. Ryzykowne przedsięwzięcie praktycznie. Nawet bym powiedział, że dziwaczna wojaż. Czy mogę go zmusić do tego, żeby się z krabem napierdalał? Jakie porąbanie. He, 240 expa i szczypce kraba. Ej, to jest dobra robota. A wiecie, co jest jeszcze lepsze? Zaraz będzie level i będziemy mogli nosić ten cholerny czerwony łuk. O, sam go zabił. Ja no, naprawdę jesteśmy czadowe chłopaki. Szkoda, że ten nasz trzeci ziomek się odłączył. O,
bo to była naprawdę dobra ekipa. Tak zwana mocna grupa. Takich dwóch jak nas trzech to nie było ani jednego. Wygląda na to, że ten rybak mówił prawdę. Kto by pomyślał, że mają swoją kryjówkę tak blisko miasta? Zostanę tutaj i rozejrzę się jeszcze trochę. Wróć do miasta i powiedz o wszystkim Lorenzo. Serio? Okej. Zaraz weźmiemy tego Duncana i się przewieziemy. Nic tu więcej nie znajdę? Ej, to jest skrzynia. Lewo. To wszystko, tylko trzy razy w lewo. Dwie lagi, pochodnia, dwie wody, cztery żelaza, trzy drewna i dwie cięciwy. Trzy drewna i dwie cięciwy, plus cztery skóry dzika i mamy czerwony łuk. Czerwony łuk to jest 325 sztuk złota. Tu w okolicy raczej nie będzie teleportera. Można by przebadać wrak statku, ale nie widzę tutaj nic specjalnego, tylko trochę złota. I tak, no, na serio trochę, trzy sztuki. O, ryba. Zombie. O kurwa. Gdzie ja mam zapis? Na samym początku. Kurwa. Tego zombie to trzeba sposobem. Dobra, to wcale nie było daleko. Ała. Podniosłem? Szybko przeleciało. Mogę wyjść po zombie! Karambol jest zajebisty, on tego zombiaka poskłada jak się patrzy. Stój, karambol. Jest dla ciebie robota. Zapiszmy. Zanim coś się złego wydarzy. Wstawaj. No jaki głupi leży. Ej, zombiaka to można nieźle okładać z łuku i on bardzo mało się rusza. Trochę jednak biega. Ale nie na tyle, żeby mi przeszkadzał. Dobra, lejemy go. O ty kurde. O, czujecie tą potęgę? Ja czuję, bo mamy 10 punktów expa. 17 punktów expa. Sporo. No tak, bo zużyliśmy tylko 5 na łuczarstwo. Co jest w tej skrzyni? Prawo, lewo. Mikstury oddychania pod wodą. Stary zakrzywiony miecz. Kurde, nosiłem go wcześniej. Fajna broń była. Złoty talerz i świecznik. Nie jest nic specjalnego. Ale kurde pieniążki. Co
Coś tu widać w wodzie, tam jest ryba. I to wszystko. No i to było coś. Wygląda na to, że ten rybak mówił prawdę. Kto by pomyślał, że mają swoją kryjówkę tak blisko miasta? Zostanę tutaj i rozejrzę się jeszcze trochę. Wróć do miasta i powiedz o wszystkim Lorenzo. Okej. W takim razie powiemy, że Kardamon... Kardamon to był jeden z magów, co nie? No, że nasz kumpel został tutaj na czatach. A my idziemy po grupę uderzeniową. Przecież nie będziemy w dwójkę szturmować. Jakby było nas trzech. To jeszcze. Bo to by była mocna grupa. Ale jak jest nas dwóch, to za cholerę tego nie zrobimy. Ciekawe, czy jakbyśmy byli strażnikiem, tośmy mieli to samo zadanie. Chyba jo. I wtedy byśmy mieli w miejscu odpowiedzenia, że jesteśmy z gildii, wpuść nas, panie detektyw. To by naprawdę na... To byśmy mogli naprawdę przyjść jako śledczy. I ruszyć to morderstwo. Pewnie nawet nie bylibyśmy tam po to, żeby szukać jakiegoś gościa, hey, który ma... Zabierz mnie do... Oddałem mu te sieci, czy nie? Się rozmyśliłem. Gorące piaski, tak, oddałem mu. A racja, dał mi jakiś zestaw śmieci. Zabierz mnie do... Dał nam 14 lootboxów do otworzenia. Latarni morskiej? Stoczni do portu. Portu. Ależ oczywiście. Okej, czyli trzeba najpierw wiedzieć o tym miejscu, żeby móc się do niego dostać? W sumie to ma to jakiś sens, bo wyobraźcie sobie, co by było. Jakbyśmy tak w Silbach, jak jeszcze byliśmy, dali się przewieźć do portu, to byśmy praktycznie ominęli tą kontrolę celną. Jest całkiem bystre, chociaż trochę wkurzające. Czy jest tu gdzieś strażnik portu? Jest pan Bor, który nas już niczego nie nauczy. Strażnik portu, opiekun portu. Potrzebny mi taki. A, załóżmy w końcu normalny pancerz. Chyba używałem dokładnie tego samego sposobu, grając normalnie w Gothica na YouTubach, żeby scrollować szybciej ekwipunek. Poznikali coś ci strażnicy portu. Zupełnie jakby ktoś ich zabił. Szkoda, że się nie pojawia kolejny. Ja bym bardzo chętnie się zajął takimi wszystkimi. Ej, ten gość sprzedawał jabłka, tak? Gdzie on jest? Tu przy bramie? Jeżeli sprzedawał jabłka, to... mógł nam nawet jeden punkt, za pół punkt darmo? Siły dać. Cóż, przywiozłem kilka skrzyń jabłek do miasta. Wszystkie miały zostać załadowane na jeden ze statków. Niestety, nie dogadałem się z załogą i część skrzyń została w porcie. Nie opłaca mi się targać tego z powrotem do domu, więc zostaję w mieście na jakiś czas. To jak, chłopcze, skusisz się? 4 sztuki złota za soczyste jabłko. Poproszę jabłko. Proszę bardzo. I mogę tak kupować sobie... Poproszę. Proszę bardzo. Ile ich mogę kupić? 2, 3, 4... Poproszę, ja... Wybacz, nie mam więcej przy sobie. Aha,
Nie można ich kupować w nieskończoność, ale najwyraźniej są jakieś limity, które się resetują co rozdział. Miałoby to sens, bo mogę cały czas go zapytać. Czy ja okradałem pana, który handluje złotymi inoskami? Chyba nie, a to duży błąd. Zupełnie się z tobą zgadzam. A, okradłem go. Jeśli w moim sercu jest inos, to będzie też w mojej kieszeni. A w mojej kieszeni są nawet trzy inoski. Złoty, srebrny i brązowy. Jest to symbol trójosobowości, a co za tym idzie doskonałości. Inoska. Okay, czy ja chcę sobie robić mistrza łuczarstwa? Nie, zróbmy sobie po prostu lepsze zdolności. Dokan może nas nauczyć? Może. Chciałbym potrenować. Świetnie. Świetnie. Zręczność. A, to kosztuje 10 punktów. Jesteś coraz lepszy. No. I mogę teraz założyć czerwony łuk. Czerwony jak moje serce. Czerwony jak moje serce i moje poglądy. Czerwony łuczek. No i to jest bestia, to co mam na plecach. Trzeba będzie pójść jeszcze do koszar i odebrać nagrodę za przestępcę. Ej, ty! Półmiasta plotkuje już o tym, że gildia biega po porcie w poszukiwaniu jakichś rzezimieszków. Chyba nie do końca zrozumiałeś moje polecenie odnośnie dyskrecji. To jak? Udało ci się cokolwiek ustalić z Karamonem? Ale skąd niby wiedzieli, skoro ja nie nosiłem pancerza? Odkryliśmy kryjówkę przemytników na bursztynowym wybrzeżu. Mogłem się domyślić, że mają jakąś bazę przeszutową w pobliżu. Wszystkie duże statki zostały zarekwirowane, więc pewnie po prostu robią wiele kursów małymi łodziami. Ustaliliście coś więcej na temat tej kryjówki? Póki co nie. Karamon został na warcie i przygląda się temu miejscu. Dobrze. Skieruję tam jednego z moich łowców, by go zastąpił. No, i zajebiście. Znaleźliśmy magazyn przemytników w mieście. Niech zgadnę, te szczury ukrywały coś w slumsach. Tak, ich magazyn znajdował się przy wejściu od strony doków. Jak ma się rozumieć, wszyscy jego dotychczasowi bywalcy nie będą nam przeszkadzać w konfiskacie pozostawionych tam towarów. No, rzeczywiście. Wyśmienicie, natychmiast tam kogoś wyślę. Podoba mi się twoja oszczędność w słowach, chłopcze. Jeśli czegoś nie powiesz, to nikt nie będzie mógł później się na to powołać. Udało mi się przekonać jednego z przemytników do przejścia na naszą stronę. Trochę nie miał wyjścia. Pozwoliłeś któremuś z nich przeżyć? Czyżbyś już zapomniał, jakie były rozkazy? Właściwie, gdy się nad tym zastanowię, twoja niesubordynacja może okazać się bardzo pozytywna w skutkach. Kto wie, co uda nam się z niego wyciągnąć. No, jest tutaj. Co jest? Widzisz, w gildii potrafimy docenić niestandardowe rozwiązania i improwizacje. Czego z pewnością nie można powiedzieć o staroświeckim Roderichu i jego straży. Czy to już wszystkie informacje, jakie udało ci się pozyskać? Tak. Podsumujmy. Udało wam się jedynie rozbić niewielką grupkę przemytników pracującą w samym mieście, jednocześnie alarmując pozostałych, którzy mogą być rozsiani po całej wyspie. Jednocześnie przemytnicy dalej posiadają własną bazę wypadową w pobliżu miasta, a póki nie wiemy o reszcie ich organizacji, to nie możemy sobie pozwolić na atak. Mógłbym tutaj ponarzekać, że nie udało wam się pozbyć ich wszystkich, ale jestem realistą. Wysyłając was na poszukiwania, nie liczyłem na wiele więcej niż jakiś niewielki trop czy poszlak. Dobra robota, Marvin.
to właśnie takimi małymi sukcesami wygrywa się wojny i dochodzi się do fortuny. Oto twoja nagroda. Wydaje mi się, że nie było innego wyjścia, nie dało się nic więcej dowiedzieć, więc troszeczkę dziwnie ten dialog jest prowadzony. To brzmi tak, jakbym naprawdę o czymś zapomniał, że mogłem coś więcej zrobić, ale no nie. Podczas śledztwa słyszałem o facecie zajmującym się znikaniem ludzi. Podobno zna go niejaki Willem. Niestety niewiele mogę ci pomóc w tej kwestii. Nie słyszałem nic o żadnym mężczyźnie od znikania ludzi. Nie miałem przyjemności widzieć się z Willemem od dłuższego czasu. Ale z tego, co mi wiadomo, pracuje aktualnie na farmie Bermara. Może od niego uda ci się dowiedzieć czegoś więcej. Kim jest ten Willem i dlaczego ludzie powinni go znać, zwłaszcza Lorenzo? Bo najwyraźniej grywają w pokera razem w rezydencji Tunowego od czasu do czasu. Wspominałeś coś o łowcach, którzy pomogą w poszukiwaniach mojego brata. Pamiętam o tej obietnicy. Mógłbyś wypełnić dla mnie ten kwestionariusz? Są tam podstawowe informacje o poszukiwanej osobie, takie jak wiek, wzrost i wygląd. Bez tego równie dobrze moglibyśmy stanąć na murach i po prostu go wołać. Nie muszę tego sam robić? Dobrze. Przekażę go Garrosowi i jego chłopcom. No to świetnie. To dużo nam nie da, ale zawsze coś. Czyli mamy wykonany wątek. Jeden. A ja mogę udać się do portu. Gdzie do portu? To na farmę Bengara. Pokaż mi swoje towary. Bednara? Bunga Bunga? Garros, masz coś dla mnie? Nie. Może mieć dla mnie coś ten u strażników. O, jest Pablo. Co nowego? Co nowego? Ludzie, dla których pracuję, to znaczy pracowałem, to banda pamiętliwych sukinsynów. Głowę dam sobie uciąć, że nie dadzą mi tak po prostu odejść. Okej. No i on tu będzie siedział, będzie od czasu do czasu zapraszany na pogawędkę. A Dimy nie okradłem jeszcze. Spowolnienie. Cześć, jak leci? Mam swoich stałych klientów, nie mogę narzekać. Czyli biznes się kręci. Żebyś wiedział. No. Chętnie obejrzę twoje magiczne przedmioty. Ma przywołania? Wilka, golema, szkieletu goblinu. Szkieletu goblinu jest tańszy niż wilku, ale wilku jest słabszy niż szkieletu goblinu. Z jednej strony kupiłbym parę takich rzeczy, z drugiej strony mnie trochę nie chce się wydawać pieniędzy na pierdoły. Zachowam jeden z ten starych zakrzywiony miecz. Jestem strasznie sentymentalny i lubię trzymać rzeczy, które mi służyły. Łuki z więzu, lekkie bukowe. Łuk wierzbowy, który posiada widoczne ślady użytkowania. Krótki łuk. Ej, to nie jest tak, że używane są gorsze, co nie? Nie, no nie, bym zauważył. Najwyraźniej jest po prostu parę takich przedmiotów, które mają gorsze staty. Bo na przykład, nie wiem, można je znaleźć w śmieciach. Chyba nic jej więcej nie chcę sprzedawać. Mam 1353 sztuki złota. I zero pojęcia, co z nim zrobić. Mogłem teoretycznie kupić sobie trochę materiałów i zrobić trochę łuków, ale to jest cel, żeby wrócić do punktu wyjścia.
pohandlujmy. Ona ma same kusze na sprzedaż. Ma te łuki do stworzenia. Szkoda tylko, że wszystkie są jakieś takie mech. Ten jest okej, ten wzmocniony łuk brzozowy, ale poza tym... No mamy czerwony łuk. Lekki łuk jesionowy... No może nie. Ej, ona ma za 1500 sztuk złota eliksir zręczności. To ja w takim razie wykupuję wszystkie skóry dzika. Oddawaj. Straciłem 200 sztuk złota. A zaraz odzyskam, kurde, 3000. Liczba zawyżona. I to mocno. Ale odzyskam. Trzysta, 600, 900, 1200 i to wszystko. Trochę więcej niż 1200. Żebym nie sprzedał wszystkich tych czerwonych łuków, bo jeden noszę. Nie kuszę tylko łuki. Co jest? Ja mogę tylko jeden sprzedać. Gdzie ja mam zapis? Transportu morskiego muszą być zarejestrowane, by w razie konieczności mogły... Urwał! W celu poprawienia obronności wysp.